Słowo Boże otwiera dzisiaj przepiękna obietnica. Bóg przez proroka Izajasza obiecuje nam górę, pańską górę, wywyższoną nad wszystkie inne pagórki i góry. Górę, na której Bóg okaże się rozjemcą. Okaże się tym, który wprowadza pokój. To jest przepiękna Boża obietnica, która wychodzi naprzeciw tęsknotom nas wszystkich. Te tęsknoty mają wymiar nieraz bardzo osobisty i indywidualny. Teraz, kiedy przez te dni pielgrzymowania wędrowałem z wami, rozmawiałem z wami, większość z was przychodziła, by mówić właśnie o takich dramatach, które są brakiem pokoju w rodzinie, które są niepojednaniem między mężem i żoną, które są niepojednaniem między rodzicami i dziećmi. Bardzo wielu z was wędrowało tu na Jasną Górę z tym wielkim pragnieniem pokoju, by Bóg przez swoją matkę okazał się rozjemcą w tych wspólnotach, które wam są najbliższe sercu. Oczywiście, że możemy też i powinniśmy też, będąc tu w tym miejscu, rozszerzać nasze serca i rozszerzać nasze umysły. Wtedy zobaczymy szerzej te wszystkie przestrzenie, gdzie bardzo potrzebujemy, by się ziściła obietnica Izajasza. Bardzo potrzebujemy takich miejsc, w których Bóg się okaże rozjemcą. Prawie 600 dni trwa ten etap wojny na Ukrainie. Wojny, która jest straszna, w której giną nie tylko żołnierze, giną dzieci, giną cywilne osoby. Dzieci są porywane z domów, wywożone w nieznane, poddawane indoktrynacji. Straszne, straszne rzeczy. Wojna nie dzieje się zresztą tylko tu. O niej mówimy najczęściej, bo to jest nasze najbliższe sąsiedztwo. Nasi bracia Ukraińcy mieszkają w naszych domach z pragnieniem pokoju. Chcieliby wrócić do domu. Ale jest też, myślę, to wszyscy też nosimy w sercach takie pragnienie, by Bóg się okazał rozjemcą też w naszej ojczyźnie, między nami. W tym czasie, który robi się coraz bardziej gorący, którym także w życiu publicznym jest coraz mniej wzajemnego szacunku dla siebie, jest coraz więcej nienawiści, agresji, odrzucania siebie wzajemnie, oskarżania, potępiania, oceniania. Stanie się, że góra świątyni Pana stanie mocno na wierzchu gór i on się okaże rozjemcą. Mamy w sobie to pragnienie, by się ta obietnica spełniła. I my ufamy głęboko, że to słowo z Izajasza czyta to miejsce, czyta to miejsce, że Jasna Góra jest właśnie tym miejscem, tą górą, która jest wyniesiona nad inne, po to, by Pan się tu okazywał rozjemcą, że ta obietnica się wypełni i że ona się wypełni, poczynając od tych pragnień, o których mówiłem na początku,
że wrócimy do domu, że doświadczymy pojednania w naszych rodzinach z mężem, żoną, z dziećmi, z dziadkami, z sąsiadami, z którymi nie rozmawiamy od lat, że dostąpimy pojednania w naszym Kościele, który jest ciągle podzielony. Jesteśmy jednym Kościołem, ale podzielonych chrześcijan. A czasami podziały, które się wydarzają jakby wewnątrz poszczególnych kościołów, wydają się ostrzejsze niż te, które są między kościołami. Kłócimy, spieramy się o wszystko, wyklinamy się nawzajem. To, co dla jednych jest wielkim szczęściem, niesłychanym przeżyciem, jak Światowe Dni Młodzieży w Lizbonie, dla innych jest obrazą boską i bluźnierstwem. Spory, spory, spory. Boże Ojcze, jak bardzo potrzebujemy tej góry, która jest górą pokoju, która jest górą, na której Ty okazujesz się rozjemcą. I zobaczcie, bo tak, ta obietnica, którą Pan Bóg dał przez Izajasza, jest dla nas. Jest dla nas. Bóg obecny tu. Także ta, która pośredniczy nasze spotkanie z Nim, Maryja, Matka. On się chce okazać tu rozjemcą. Ona chce być królową pokoju. Ale też to, co mówi Izajasz, pokazuje, że Pan, Jego Matka zapraszają nas do tego, żeby w sięgnięciu po ten dar pokoju, w wypełnieniu tej obietnicy, byśmy chcieli współdziałać. Taka jest w ogóle natura Bożych darów, że Bóg, kiedy coś daje, to bardzo liczy na naszą współpracę, że my się w tych Bożych darach odnajdziemy. Trochę tak jak, nie wiem, jak z darem chleba, który jest owocem ziemi, więc jest owocem wielkiej łaski Boga, który dał ziemię, daje deszcz, ale też ten chleb jest owocem pracy rąk ludzkich. I dar pokoju też przychodzi od Boga, przez Maryję, ale wymaga naszej współpracy. Tu jest taki piękny tekst, który chciałbym wam zadać i byśmy z nim odeszli stąd jako z takim bardzo konkretnym słowem Boga. W jaki sposób dzieje się pokój? Wtedy swe miecze przekują na lemiesze, a swoje włócznie na sierpy. Wtedy swe miecze przekują na lemiesze, a swoje włócznie na sierpy. Zobaczcie, pokój nie bierze się stąd, że ktoś tylko odłoży miecz albo że odłoży włócznie. Pokój nie bierze się stąd, że nie będziesz wywijać mieczem komuś nad głową i że nie będziesz go dźgał włócznią. Odłożenie miecza i odłożenie włóczni to nie jest pokój. To jest co najwyżej rozbrojenie. Albo to jest zawieszenie broni. Kiedy jest szansa na pokój? W tych relacjach najbardziej indywidualnych, osobistych, w naszych domach, w zakładach pracy, w sąsiedztwie, ale też w świecie, w kościele. Kiedy jest szansa na pokój? Kiedy miecz, który miałeś do tej pory, przekuwasz na lemierz. Po co komu lemierz? Lemierz oznacza, że z tym, z którym do tej pory biłeś się mieczem, teraz chcesz razem zaorać pole. Chcesz zaorać pole. Nie chcesz się z nim bić. Chcesz z nim wyjść razem do pracy. Możeście się bili o ten kawałek pola. To przekujcie swoje miesze na lemiesze po to, żeby to pole razem zaorać. Z nadzieją,
że to pole obrośnie zbożem. I wtedy będą wam potrzebne też sierpy. Wtedy będziecie przekuwać swoje włócznie na sierpy, po to, żeby wyjść razem znowu do pracy i żniwować razem. A jak już razem dokonacie żniwa, to siądziecie razem do stołu, po to, żeby się ucieszyć owocem wspólnej pracy. Wtedy jest spokój. Nie wtedy, kiedy się nie bijesz. To są co najwyżej ciche dni. Sobór Watykański II powiedział tak: pokój to nie jest tylko brak wojny. Pokój polega na tym, że właśnie, że chcesz z drugim orać pole, że chcesz z drugim iść do żniwa, że chcesz z drugim razem zjeść chleb z tego żniwa, z tej mąki, którą zbierasz. Nie wystarczy się nie bić, nie wystarczy odłożyć miecz. Zbyt często myślimy o pokoju w taki bardzo uproszczony sposób, nie? Że zagadać konflikt, przestać się kłócić. Pamiętam kiedyś takie bardzo mocne doświadczenie, jak byłem w Hebronie. Hebron jest miastem, gdzie nieustannie trwa walka między Izraelitami a Palestyńczykami. Stary Hebron. I pamiętam, jak w tym Hebronie zapytałem człowieka, który był w takiej organizacji społecznej, pomocowej. Czy wy nie możecie wspólnie razem pracować, Żydzi i Palestyńczycy, Arabowie? I on tak popatrzył na mnie zdumiony, więc ja zapytałem, jaki u was tu jest poziom bezrobocia? I on powiedział 95%. Jaka tam jest szansa na pokój? Tam nie ma nikogo, kto by swój miecz przekuł na lemierz i włócznie przekuł na sierp. I jeszcze jedna bardzo ważna lekcja budowania pokoju. Ona jest podana nam przez świętego Pawła w liście do Galatów, w drugim czytaniu. Paweł mówi, że nie spodziewajmy się też pokoju, który miałby być owocem podległości wspólnemu prawu. Chrystus nas wykupił spod podległości prawu. Po co? Byśmy otrzymali przybrane synostwo. Jest wiele razy tak, że pokładamy nadzieję na pokój w prawie. W prawie. Prawo jest ważne w życiu, ale prawo jest instytucją, która jest zewnętrzna, jest pewną strukturą nałożoną na organizm społeczny, na państwo, na społeczeństwo, na kościół, kościelne prawo. Tak. Odwołujemy się chętnie do prawa. I bardzo często jest tak, że kiedy odwołujemy się wyłącznie do prawa, to ono nie jest obszarem pokoju, tylko ono jest obszarem wojny. Ono jest obszarem dochodzenia swojego, udowodnienia swojej racji, wykazania swojej krzywdy, domagania się wynagrodzenia dla siebie, uznania swoich praw. I pokładamy nadzieję w prawie, a prawo nie przynosi pokoju. Rozognia spór. Paweł mówi, co przynosi pokój? Nie zewnętrzna kategoria prawa, najbardziej wewnętrzna kategoria synostwa. Jesteście synami jednego ojca. Jesteście synami, córkami jednej matki. Jesteście jedną rodziną. Odkryjcie w sobie tę godność. Wszyscy razem jesteśmy dziećmi tej samej rodziny. Jesteśmy wszyscy dziedzicami Boga, mówi Paweł w tym liście. Jesteśmy wszyscy dziedzicami. I wśród nas nie ma tytułu do zazdrości o dziedzictwo, bo Pismo mówi, że my jesteśmy wszyscy Kościołem pierworodnych. To znaczy, że każdy z nas otrzymuje podwójną część.
Nie ma nikogo, kto otrzymuje więcej i nie ma takich, którzy otrzymują mniej. Bóg nie chce, żeby Jego dzieci, synowie, córki kłócili się o spadek. Dlatego dla Boga wszyscy są pierworodni. Jeśli na Jasnej Górze, przy Matce, wobec Boga, na tej górze, gdzie Bóg jest rozjemcą, odkryjemy w sobie tę naszą wewnętrzną tożsamość. Jestem dzieckiem Boga, jestem Jego córką, jestem Jego synem i każdy po kolei jest moim bratem czy siostrą. To wtedy będzie, to odkrycie będzie najgłębszym źródłem pokoju między nami. Nie zewnętrzne dochodzenie racji przez prawo. Ile jest takich tekstów w Nowym Testamencie? Dochodzicie słuszności przed sądami. Czemu raczej nie chcecie znieść krzywdy? Czemu idziesz oskarżać kogoś, kto jest twoją siostrą, twoim bratem? Nie? Zobaczcie, mamy słowo, które nie tylko nam obiecuje pokój, ale też pokazuje, w jaki sposób on nastaje. I w jaki sposób też nie nastaje, gdzie my się głęboko mylimy, gdzie mamy głębokie złudzenia co do tego, że to jest sposób na nastanie pokoju. Nie? Uzbroję się, będzie pokój. Nie? Zamiast przekuć miecz na lemierz, to wszystkie pługi przekujcie na miecze. Zobaczycie, ile z tego pokoju będzie. Słowo nam mówi, jakie są drogi budowania pokoju, a jakie są złudne drogi budowania pokoju. I to słowo nas zaprasza. Weźcie tę obietnicę. Obietnica jest pod ręką. Królestwo Boga jest pod ręką. Pokój jest tu. Tu jest góra, na której Bóg jest rozjemcą. Weźcie ten Boży pokój. Weźcie go w swoje życie. Zanieście go do swoich domów. Wnieście go w nasz Kościół. Wnieście go w naszą ojczyznę. Wnieście go w cały nasz świat. Amen.